Środa, 14 marca. Policja w Krakowie zatrzymała podejrzanych o zabójstwo byłego komunistycznego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony. Patryk Jaki czy Michał Dworczyk? Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Warszawy? Angela Merkel po raz czwarty kanclerzem Niemiec. To jest główne wydanie informacji Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, witam i zapraszam. Nie ma zbrodni doskonałej. Wszystko wskazuje na to, że prokuratorzy i policjanci pracujący nad sprawą śmierci Jaroszewiczów dokonali przełomu. Wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z typowo kryminalną sprawą, niezwiązaną politycznie. Nosił się z zamiarem pisania wspomnień. Przy pisaniu wspomnień nie wszystkim ludziom mogło się to podobać, wspomnienia. Nie wiadomo, co było w tych wspomnieniach. Czy to przełom w sprawie Jaroszewiczów? Policja w Krakowie zatrzymała dwóch podejrzanych o zamordowanie Piotra Jaroszewicza i jego żony 26 lat temu. Nie będę kandydował na prezydenta Warszawy. Ta decyzja jeszcze przed nami, ona rzeczywiście jest tuż. To już. Ale kiedy właśnie? Za chwilę się stanie. Patryk Jaki czy Michał Dworczyk? Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Warszawy? Przysięgam, że siłę swe poświęcę dla dobra narodu niemieckiego, że będę pomnażać jego dobro, chronić od krzywdy, strzec i bronić konstytucji, że będę sumiennie wypełniać swe obowiązki oraz że będę sprawiedliwa dla każdego, tak mi dopomóż Bóg. Angela Merkel po raz czwarty zaprzysiężona na urząd kanclerz Niemiec. Policja w Krakowie zatrzymała dwóch podejrzanych w sprawie głośnego zabójstwa byłego premiera w czasach PRL, Piotra Jaroszewicza i jego żony. Trzeci z podejrzanych już przebywa w areszcie. Do zbrodni doszło prawie 26 lat temu w willi Jaroszewiczów na osiedlu w Aninie w Warszawie. Według ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro to przełom w sprawie. Marta Szramowska. Dwóch z zatrzymanych, którym przedstawiono zarzuty i przesłuchano jako podejrzanych w tej sprawie, przyznało się do popełnienia zbrodni. Jeden ze sprawców nie przyznał się, odmówił składania wyjaśnień. Sprawcy mieli należeć do tak zwanego gangu karateków. Gang ten w latach 1993-95 dokonał ponad 20 napadów na willę na terenie całej Polski. Nie ma zbrodni doskonałej. Wszystko wskazuje na to, że prokuratorzy i policjanci pracujący nad sprawą śmierci Jaroszewiczów dokonali przełomu. Doprowadzili do postawienia zarzutów kryminalnych trzem sprawcom zabójstwa. Ziobro podkreślił, że zatrzymanie podejrzanych o zabójstwo Jaroszewiczów jest sukcesem prokuratury i policjantów. Dzisiaj jesteśmy partnerami dla prokuratorów. To są śledztwa prowadzone wspólnie, nad którymi przysiadają wspólnie prokurator i policjant, a dokładnie analizują, planują, co dalej zrobić, a w przeszłości na początku lat 90. bywało z tym różnie. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka zaznaczył, że sprawa ma charakter kryminalny, a nie polityczny. Wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z typowo kryminalną sprawą, niezwiązaną politycznie, ale tak już jest w każdym śledztwie, że przyjmując hipotezy, wersje, które są sprawdzane przez prowadzących postępowanie, nie mogą wykluczyć niczego. Najbardziej prawdopodobny jest wątek kryminalny. Wokół zabójstwa Jaroszewiczów krążyło wiele teorii. Według jednej z nich były komunistyczny premier miał być zamordowany w związku z tajemnicami dotyczącymi ludzi władzy, o których miał wiedzę. Snułem różne rozważania związane właśnie z tym, że Jaroszewicz był posiadaczem jakichś wielkich tajemnic o zbrodniach wczesnych lat PRL-u i że to mógł być jeden z powodów zabójstwa. Do czasu, muszę powiedzieć, dzisiejszej informacji, w której okazuje się, że ta zbrodnia jednak jest rzeczą banalną. To zwykli bandyci, którzy chcieli zdobyć pieniądze, złoto, biżuterię. Dla sąsiadów Jaroszewiczów sprawa ma drugie dno i nie można wykluczyć wątku politycznego w tej sprawie. Różne myśli mieszkańcom tu przychodziły na ten temat. Może należałoby nadmienić, niektórzy mówili mieszkańcy, że nosił się z zamiarem pisania wspomnień. Przy pisaniu wspomnień nie wszystkim ludziom mogło się to podobać, wspomnienia.
Nie wiadomo, co było w tych wspomnieniach. Do zabójstwa byłego premiera PRL-u Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej doszło w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Ofiary przed śmiercią były torturowane. Z dowodów zebranych przez prokuraturę wynika, że podejrzani włamali się do domu byłego premiera i jego żony. Obezwładnili ich i brutalnie znęcali się nad nimi. Działając wspólnie i w porozumieniu zabili Piotra Jaroszewicza. Zabójstwa jego żony dopuścił się następnie Robert S. W kwietniu 1994 roku zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo. Od początku twierdzili, że są niewinni, a prokuratura bezzasadnie przypisuje im zbrodnie. W 1998 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił ich z braku dowodów. W uzasadnieniu wyroku ocenił, że w początkowej fazie śledztwa organa ścigania dopuściły się rażących uchybień. W 2000 roku wyrok uniewinniający utrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Marta Szramowska, Telewizja Republika. A szerzej o sprawie Jaroszewiczów dziś o 20:30 w programie Doroty Kali Gry Tajnych Służb. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że trzech mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie zabójstwa Alicji i Piotra Jaroszewiczów. I właśnie dzisiaj o godzinie 20:30 pokażemy materiał w Grach Tajnych Służb właśnie na temat tej zbrodni. W ciągu kilku tygodni powinno być jasne, kto zostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta stolicy. Po wycofaniu się Stanisława Karczewskiego w grze pozostało dwóch pretendentów, Patryk Jaki i Michał Dworczyk. Więcej o rozgrywce o Warszawę na prawicy Bartłomiej Janicki. Chciałbym Państwa poinformować, że nie będę kandydował na prezydenta Warszawy. Ta decyzja marszałka Karczewskiego oznacza, że najbardziej prawdopodobnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy jest Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Jaki wydaje się najbardziej prawdopodobnym, ale nie jedynym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Poważnie ma być też brany pod uwagę Michał Dworczyk, obecnie sekretarz stanu w kancelarii premiera. Obydwaj są niezwykle dynamiczni, młodzi, bardzo pracowici, ambitni, uczciwi, rzetelni, więc ja będę wspierał albo jednego, albo drugiego, tego, który zostanie wybrany, który, nie wiem, to będzie decyzja partii. Ostateczna decyzja w sprawie kandydata rządzącej prawicy w wyborach na prezydenta Warszawy ma zostać ogłoszona w najbliższych tygodniach. Ta decyzja jeszcze przed nami, ona rzeczywiście jest tuż, tuż. To już. Ale kiedy właśnie? Za chwilę się stanie. No ja myślę, że to jest kwestia już, no nie chcę mówić dni, bo myślę, że może troszkę dłuższy czas, ale naprawdę bardzo niewielu tygodni. Ja jestem przekonany, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygra wybory. Ja będę go bardzo wspierał. Tak samo pewne zwycięstwa kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego jest poseł tej partii Cezary Tomczyk. Według niego dla Platformy nie ma większego znaczenia, czy Rafał Trzaskowski będzie rywalizował z Dworczykiem, czy z Jakim. Dworczyk jest teraz bardzo blisko premiera Morawieckiego. Pan minister Jaki jest blisko Zbigniewa Ziobry. To są jednak dwa podmioty w ramach pewnej koalicji, ale kto będzie kandydatem, o tym zadecyduje na pewno ostatecznie Jarosław Kaczyński. W swoim stylu kandydaturę Michała Dworczyka recenzuje poseł Nowoczesnej Piotr Misiło. Bardzo przepraszam, ale nie wiem, kim jest pan minister Dworczyk, więc postawił mnie pan w bardzo niezręcznej sytuacji, ale myślę, że skoro ja o tym nie wiem, warszawiacy o tym nie wiedzą, to byłaby dobra kandydatura, aby dobrze przegrać. Publicyści są zgodni, że walka o Warszawę dla Prawa i Sprawiedliwości będzie bardzo trudna. Potencjalni kandydaci mają świadomość tego, że akurat na tym terenie Warszawie będzie wygrać bardzo trudno, bo Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia wygra ogólnie wybory samorządowe, natomiast przegra je prawdopodobnie w Warszawie. Oczywiście jest bardzo duże oczekiwanie zwycięstwa w tych wyborach, a to nie jest takie proste, to nie jest takie oczywiste. Jak rozmawiam z ludźmi z PiS-u, którzy gdzieś tam działają w powiatach czy w gminach, oni mają poczucie, że zwycięstwo jest w zasadzie na talerzu i tylko wystarczy poczekać na wybory i one się same wygrają. To nie będzie takie proste. Moim zdaniem to może być bardzo poważny sygnał dla PiS-u, że trzeba wziąć się do roboty. Wybory będą dla PiS-u trudne i nie jest wcale takie oczywiste, że będą łatwe do wygrania. Obydwaj pretendenci Prawa i Sprawiedliwości, Patryk Jaki i Michał Dworczyk, mają opinię fajterów. W batalii o Warszawę nie ma miejsca dla miękkich graczy. Bartłomiej Janicki, Telewizja Republika. Komu sami warszawiacy przyznają największe szanse na zwycięstwo w nadchodzących wyborach samorządowych? O to pytała dziś Emilia Pomocka.
Dziś Stanisław Karczewski wycofał się z wyścigu o prezydenturę Warszawy. PiS rozważa dwóch kandydatów. Jest to Michał Dworczyk i Patryk Jaki. Z ramienia Platformy Obywatelskiej w wyborach ma wystartować Rafał Trzaskowski. Który z kandydatów ma większe szanse? Kto powinien zostać prezydentem Warszawy? Zapytajmy o to. Moim zdaniem z ramienia PiSu. Michał Dworczyk czy Patryk Jaki? Patryk Jaki, jak najbardziej. Dlaczego akurat on? No, lubię tego faceta. Widać, że coś robi. Jest odważny, ma charyzmę, jest młody. Może porządek w końcu w Warszawie zrobi. Chyba Michał Dworczyk. Dlaczego? Tak mi się wydaje, bo jednak z PiSu. A PiS jest w tej chwili górą. No dużo, dużo nam dał, jak to się mówi, na podstawie tamtych rządów to dużo, dużo nam dał, prawda? Stawiałbym na Jakiego. Dlaczego akurat? No z moich osobistych takich odczuć. Podoba mi się w telewizji generalnie. Trzaskowski z panią Gronkiewicz za dużo sobie pohulał, także raczej nie ma szans. Na obecną chwilę wydaje mi się, że niestety, ale wygra Trzaskowski. Ale mówi pani niestety, czyli nie po pani myśli. No, nie jest to bynajmniej mój jakiś faworyt. Myślę, że no PiS-owi brakuje tutaj odpowiedniego kandydata na prezydenta. I będzie ciężko w Warszawie. A myślę, że większe szanse na razie ma kandydat Platformy, ale mam nadzieję, że wygra Patryk Jaki. Trudno im powiedzieć, wypowiada się temat tych panów, ale na pewno nie pani Gronkiewicz w walce. Już, dziękuję bardzo. Kolejny dzień przesłuchań przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Posłowie dopytywali dziś m.in. o wątek sprawy dotyczący syna byłego premiera Donalda Tuska, Michała. Podobnie jak podczas poprzednich przesłuchań, także i dziś zeznający prokuratorzy z Gdańska w tej sprawie nabrali wody w usta. Z Sejmu Aleksandra Zarzycka. Przed komisją przesłuchano dziś dwoje prokuratorów z Trójmiasta. Jako pierwsza zeznania złożyła Anna Górska z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Po południu były zastępca prokuratora okręgowego w Gdańsku Ryszard Paszkiewicz. Niestety niewiele z tych zeznań wynika. Nie pamiętam to najczęściej padające stwierdzenie. Prokuratorzy praktycznie nie kojarzą wątku Michała Tuska. Nie potrafią wyjaśnić, dlaczego nigdy nie został on przesłuchany. Dlaczego nie reagowali, gdy w raportach z podsłuchów pojawiało się nazwisko syna ówczesnego premiera, czy nazwisko Jacka Cichockiego, który w tamtym czasie był nie tylko koordynatorem do spraw służb specjalnych, ale również ministrem spraw wewnętrznych. Nie wytłumaczono także, dlaczego z aresztem dla Katarzyny P. zwlekano aż 8 miesięcy. Czy pani zapytała podczas przesłuchania pana Marcina P., po co był potrzebny panu Marcinowi P. pan Michał Tusk? Z tego, co pamiętam, to z wyjaśnień jego wynikało, że on został zatrudniony z polecenia, został zatrudniony z polecenia prezesa portu lotniczego. Rozumiem, że to była pani decyzja o tym, żeby nie przesłuchać pana Michała Tuska i tak jak pani zeznała, nikt z pani przełożonych nie sygnalizował pani, w jakim kierunku należy prowadzić albo nie prowadzić tej sprawy, tego wątku. Nikt mi nie sygnalizował. Każdy w swoim, bym powiedziała, w swojej głowie może rozważyć, czy prawdziwe są zeznania zarówno prokuratora, jak i funkcjonariuszy, którzy mówią o tym, że w ogóle nie przypominają sobie o tym, kiedy się dowiedzieli o przewijającym się przez materiał Michale Tusku i Jacku Cichockim, że z nikim na ten temat nie rozmawiali, a w zasadzie informacja była tak nieistotna, że nie utkwiła im w pamięci. Żadne czynności w przypadku wyjaśnienia kwestii Jacka Cichockiego i Michała Tuska nie zostały podjęte. Na poziomie ABW było to przerzucanie, że to nie my, to oni, a w zasadzie prokuratura, a pani prokurator mówi, że nic na ten temat nie wiedziała. No to po prostu, no, bym powiedziała, ktoś tutaj musi mówić nieprawdę, będziemy próbowali dojść do tego. Gdy tylko pojawia się nazwisko Michała Tuska, funkcjonariusze ABW, prokuratorzy, no, nie potrafią sobie niczego przypomnieć. Prokurator Paszkiewicz był dość nerwowy, często podnosił głos, oburzał się na zbyt szczegółowe pytania i tłumaczył, że pracował nad wieloma sprawami i wszystkie te sprawy mu się mieszają. No i generalnie nie pamięta, jakie działania podjął w sprawie Amber Gold. Przewodnicząca komisji nie wykluczyła kolejnych konfrontacji pomiędzy świadkami, których zeznania okazały się rozbieżne. Teraz zagranica. Definitywny koniec kryzysu rządowego w Niemczech. Angela Merkel po raz czwarty wybrana została dziś na urząd kanclerza Niemiec, a jej rząd składający się z polityków CDU, CSU i SPD zaprzysiężony.
Nigdy wcześniej pozycja Angeli Merkel na starcie kadencji nie była jednak tak słaba jak obecnie. Karolina Szymańska. Powierzenie przez Bundestag urzędu kanclerza Niemiec Angeli Merkel jest skutkiem podpisanej przez liderów partii chadeckich CDU i CSU oraz socjaldemokratów z SPD umowy koalicyjnej. Merkel uzyskała niezbędną większość co najmniej 355 głosów, a więc zgodnie z artykułem 63 ustawy 2 Konstytucji zostaje wybrana na kanclerza, proszę panią. Doktor Merkel, pytam, czy akceptuje pani wynik głosowania? Tak, panie przewodniczący, zgadzam się z głosowaniem. W imieniu Republiki Federalnej Niemiec na podstawie artykułu 63 ustęp 2 Konstytucji mianuje dr Angelę Merkel na kanclerza. Kanclerz został wybrany. Berlin, 14 marca 2018 roku, prezydent Niemiec. Berlin. Przysięgam, że siłę swe poświęcę dla dobra narodu niemieckiego, że będę pomnażać jego dobro, chronić od krzywdy, strzec i bronić konstytucji, że będę sumiennie wypełniać swe obowiązki oraz że będę sprawiedliwa dla każdego. Tak mi dopomóż Bóg. So wahr mir Gott helfe. Po ceremonii zaprzysiężenia kanclerz wraz z 15 ministrami nowego rządu udali się do Pałacu Bellevue, siedziby prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, gdzie przyjęli oficjalnie nominacje na swoje urzędy. Po południu odbyło się pierwsze posiedzenie nowego gabinetu. Powierzenie urzędu kanclerz Niemiec Angeli Merkel jest korzystne dla polsko-niemieckich relacji, ocenił Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Kanclerzem została Angela Merkel, jest ani dla mnie, ani dla państwa zaskoczeniem, bo na to czekaliśmy. Relacje i kontakty z wszystkimi premierami były bardzo dobre i z panią premier Beato Szydło przecież wiele bardzo dobrych rozmów miało miejsce. Jestem przekonany, że szybko dojdzie również do spotkania pana premiera Mateusza Morawieckiego z panią kanclerz. Wraz z powołaniem na urząd kanclerski Angeli Merkel dobiegł końca najdłuższy kryzys polityczny w historii Republiki Federalnej. Od 24 października ubiegłego roku kanclerz Angela Merkel oraz jej ministrowie sprawowali obowiązki komisarycznie. Kanclerz Merkel jest od ponad dekady centralną postacią niemieckiej polityki. Jednak historycznie najgorszy wynik CDU w ostatnich wyborach i przewlekły kryzys polityczny, w którym Niemcy się po nich znalazły, wskazuje, że era Angeli Merkel nieuchronnie dobiega końca. Na niemieckiej scenie politycznej póki co nie widać osobowości, które mogłyby przejąć po niej schedę. Karolina Szymańska, Telewizja Republika. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Premier Theresa May zapowiada sankcje przeciw Rosji po próbie otrucia byłego agenta GRU Siergieja Skripala. Kulisy odejścia sekretarza stanu USA Rexa Tillersona. Nie żyje słynny fizyk Stephen Hawking. Bezprecedensowy kryzys w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją po próbie otrucia byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i jego córki pod Londynem 4 marca. Premier Theresa May wobec braku wyjaśnień ze strony Rosji w sprawie Skripala podjęła pakiet działań skierowanych przeciwko Rosji od zapowiedzi likwidacji rosyjskiej siatki szpiegowskiej na wyspach po wydalenie z kraju ponad 20 dyplomatów rosyjskich. Kiedy otrzymamy oficjalny wniosek, na pewno udzielimy odpowiedzi w ciągu 10 dni, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wobec konwencji o zakazie broni chemicznej. Natomiast zamiast wysyłać takie żądanie, Wielka Brytania nadal podnosi publiczną dyskusję. Wczoraj w naszych i zachodnich mediach pojawiło się wiele argumentów mówiących, że Rosja nie może mieć żadnych motywów. A ci, którzy chcą kontynuować kampanię rusofobiczną, mogli mieć i prawdopodobnie mają motywy. Nie dostarczyli żadnego wiarygodnego wyjaśnienia, które mogłoby sugerować, że stracili kontrolę nad swoim agentem. Nie wyjaśnili też, dlaczego Rosja ma niezadeklarowany program broni chemicznej z naruszeniem prawa międzynarodowego. Tak więc nie ma innego rozwiązania poza tym, że państwo rosyjskie było winne usiłowania zabójstwa pana Skripala i jego córki oraz groźby utraty życia przez innych obywateli brytyjskich w Salisbury, w tym detektywa sierżanta Nicka Baileya. Stanowi to bezprawne użycie siły przez państwo rosyjskie przeciwko Zjednoczonym
Zjednoczonemu Królestwu. Musi zatem zostać przedstawiona pełna i solidna odpowiedź wykraczająca poza działania, które już podjęliśmy. Dziś rano przewodniczyłam kolejnym posiedzeniom Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie uzgodniliśmy natychmiastowe działania na rzecz zlikwidowania rosyjskiej sieci szpiegowskiej w Wielkiej Brytanii. Pilne prace nad stworzeniem nowych uprawnień do walki z wszelkimi formami wrogiej działalności państwowej i zapewnienie, że osoby pragnące prowadzić taką działalność nie mogą wjechać do Wielkiej Brytanii, oraz dodatkowe kroki w celu zawieszenia wszystkich planowanych kontaktów wysokiego szczebla między Zjednoczonym Królestwem a Federacją Rosyjską. Zgodnie z konwencją wiedeńską Wielka Brytania wydali 23 rosyjskich dyplomatów, którzy zostali zidentyfikowani jako niezgłoszeni oficerowie wywiadu. Mają tylko tydzień na wyjazd z kraju. And to counter this pattern of Russian aggression elsewhere. Zostajemy przy wiadomościach ze świata. Odwołanie Rexa Tillersona z funkcji sekretarza stanu USA przez prezydenta Donalda Trumpa było dużym zaskoczeniem. W Waszyngtonie o dymisji Tillersona mówiło się jednak od dawna. Jej bezpośrednim powodem miał być rozdźwięk między szefem dyplomacji Stanów Zjednoczonych a prezydentem w kluczowych kwestiach dotyczących amerykańskiej polityki zagranicznej. Zaskakującą decyzję Trump zakomunikował wczoraj za pomocą Twittera. Mike Pompeo, dyrektor CIA, zostanie naszym nowym sekretarzem stanu. Wykona fantastyczną robotę. Dziękuję Rexowi Tillersonowi za jego służbę. Gina Haspel będzie nowym dyrektorem CIA oraz pierwszą kobietą na tym stanowisku. Gratulacje dla wszystkich. Kilka godzin później, podczas konferencji prasowej, prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że choć bardzo docenia służby i zaangażowanie Tillersona, to jednak różnił się z nim w kluczowych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, przede wszystkim relacji z Rosją czy Iranem. Rozmawialiśmy o tym z Rexem od dłuższego czasu. Dobrze się z nim współpracowało, ale nie zgadzaliśmy się w różnych kwestiach. Wystarczy spojrzeć na kwestię Iranu. To było coś strasznego. Chciałem to jakoś zmienić, ale wydaje mi się, że Rex nie widział tu żadnego problemu. Decyzja Trumpa jest o tyle zaskakująca, że jeszcze niedawno prezydent komplementował Tillersona. Powiedziałem Rexowi Tillersonowi, naszemu wspaniałemu sekretarzowi stanu, że traci czas, próbując negocjować z Little Rocketmanem. Według CNN Tillerson jest zaskoczony takim obrotem spraw, bo nie rozmawiał z prezydentem i nie zna powodów odwołania go ze stanowiska sekretarza stanu USA. W oświadczeniu Tillerson podsumował okres swojej służby i poinformował, że zamierza zniknąć ze sceny politycznej. Moja praca w charakterze sekretarza stanu zakończy się 31 marca o północy. Do tego czasu będę pracował nad sprawnym przekazaniem urzędu nowo mianowanemu Mike'owi Pompeo. Dziękuję wszystkim za przywilej służenia u waszego boku przez ostatnie 14 miesięcy. To była służba ponad 300 milionom Amerykanów. Pracujemy wspólnie każdego dnia, aby pozostawić to miejsce lepszym dla przyszłych pokoleń. Powrócę teraz do swojego prywatnego życia jako Amerykanin dumny z tego, że mogłem służyć mojemu krajowi. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Niech Bóg błogosławi Amerykanów. Niech Bóg błogosławi Amerykę. God bless all of you. God bless the American people. God bless America. Przed funkcją dyrektora CIA w nowej administracji Donalda Trumpa, Mike Pompeo przez 3 kadencje zasiadał w kongresie jako członek partii republikańskiej. Należał do senackiej komisji wywiadu. Prezydent Trump zadeklarował, że liczy na owocną współpracę z nowym sekretarzem stanu. Pracowałem z Mike'em Pompeo już od jakiegoś czasu. To ogromna energia, niesamowity intelekt. Zawsze nadajemy na tych samych falach. Nasza relacja jest bardzo dobra i właśnie tego oczekuję od sekretarza stanu. Wśród polityków Kongresu zdania na temat decyzji Trumpa są podzielone. Pompeo to świetny wybór. Podstawowym zadaniem sekretarza stanu jest realizowanie polityki Ameryki i wyjaśnianie światu decyzji prezydenta. Nikt nie jest bliżej prezydenta Trumpa niż Pompeo. Nie sądzę, żeby Mike Pompeo był uległy wobec Rosji. On bardzo jasno mówi, że Rosjanie ingerowali w nasze wybory. Mam bardzo poważne obawy wobec Pompeo. Głosowałam przeciwko niemu. On w przeszłości popierał tortury. Nie sądzę, że jest typem osoby, której potrzebujemy jako sekretarza stanu. Rex Tillerson pełnił funkcję sekretarza stanu Białego Domu od 1 lutego 2017 roku. Jego nominacja od początku budziła jednak wątpliwości z powodu kontrowersyjnych powiązań z rosyjskimi oligarchami oraz Władimirem Putinem. Od kilku miesięcy relacje między Donaldem Trumpem a Rexem Tillersonem zaczęły ulegać systematycznemu pogarszaniu. Od pewnego czasu w Waszyngtonie spekulowano o dymisji Tillersona.
Słynny brytyjski fizyk Stephen Hawking nie żyje. Hawking powszechnie uważany był za geniusza nauki. Pomimo ciężkiej choroby, stwardnienia bocznego zanikowego, pracował z niezwykłą intensywnością. Był przenikliwym badaczem wszechświata, twórcą oryginalnych teorii naukowych. Paulina Bylińska. Alternatywne rzeczywistości, czarne dziury, teoria strun to dziedziny, którymi zajmował się Stephen Hawking, światowej sławy astrofizyk. Hawking zmarł dziś rano w wieku 76 lat w swoim domu w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku po śmierci naszego uwielbianego ojca. Był wielkim uczonym i niezwykłym człowiekiem, którego spuścizna przetrwa wiele lat. Do rodziny naukowca płyną kondolencje z całego świata. Pragniemy wyrazić nasz żal i współczucie z powodu śmierci pana Hawkinga. Składamy także kondolencje jego rodzinie. Wierzę, że jego wkład w naukę zawsze pozostanie w pamięci. Stephen Hawking cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne. Po zdiagnozowaniu choroby w wieku 22 lat lekarze nie dawali mu szans na dożycie starości. Pomimo postępowania choroby, która zmusiła go do poruszania się na wózku, nadal zajmował się nauką. Hawking pisał książki dotyczące tajemnic wszechświata, które pomimo wyrafinowanego języka pełnego trudnych do przyswojenia naukowych pojęć, stały się bestsellerami. Chcę ogłosić, iż uważam, że rozwiązałem poważny problem fizyki teoretycznej, który pojawił się, odkąd 30 lat temu odkryłem, że czarne dziury promieniują termicznie. Inspirował, przyciągał powszechną uwagę, ale umiał też z siebie żartować. Hawking zagrał w kilku serialach, filmach, doczekał się także swojego bohatera w kreskówce Simpsonowie, a w 2015 roku na ekranach Chin pojawił się film pod tytułem Teoria Wszystkiego, który został poświęcony jego życiu. Chętnie uczestniczył w debatach, nie tylko na poważne tematy. Ostatnie pytanie pochodzi od Samanty i brzmi następująco. Czy myślisz, że jest jakieś logiczne wyjaśnienie, dlaczego Zayn odszedł z One Direction, a w konsekwencji złamał serce milionom nastolatek na całym świecie? Nie rozumiem, o co w tym chodzi. Stephen, over to you. Cóż, nareszcie pytanie o coś naprawdę ważnego. Moja rada dla każdej młodej dziewczyny ze złamanym sercem jest taka, aby poświęcić więcej uwagi fizyce teoretycznej. Ponieważ być może pewnego dnia pojawi się dowód na to, że istnieją równoległe wszechświaty. I nie będzie wątpliwości co do tego, że gdzieś poza naszym wszechświatem leży inny wszechświat. W którym Zion jest ciągle w One Direction. Ta dziewczyna może ucieszy się, wiedząc, że w innym wszechświecie ona i Zion są szczęśliwym małżeństwem. Dzięki, najwyraźniej uratowałeś wiele złamanych serc. Stephen Hawking poświęcił swoje życie na badaniu wszystkiego, co znajduje się poza naszą doczesnością, całym wszechświatem. Uważał się za agnostyka, choć nie do końca wykluczał istnienie Boga. Stephen Hawking był wybitnym fizykiem, ale był fizykiem teoretycznym, to znaczy podejmował tematy, które są na styku fizyki i filozofii. I bardzo często eksplorował też tematy bardzo bliskie teologii. Zadawał pytanie, czy Bóg jako stwórca świata jest niezbędny, czy musimy przyjąć jego istnienie, czy jest jakiś deus ex machina, który musi uruchomić tą rzeczywistość. I odpowiadał, że z perspektywy fizyki istnienie takiego bytu, bytu absolutnego, jest niepotrzebne. W związku z tym części swoich książek wprost stawiał tezę, że Bóg nie istnieje. Ale trzeba mieć świadomość, z perspektywy fizyki to jest odpowiedź błędna, znaczy nawet nie błędna, to jest odpowiedź, której fizyka dać nie może. Fizyka się nie zajmuje istnieniem Boga lub jego nieistnieniem. Niepełnosprawność nie przeszkodziła Stephenowi Hawkingowi w realizowaniu planów i przełamywaniu barier. Powiedział kiedyś, że wierzy, że niepełnosprawni powinni koncentrować się na rzeczach, których nie ogranicza ich upośledzenie. Wierzył w naukę. Urodził się w rocznicę śmierci Galileusza, a zmarł w urodziny Alberta Einsteina i Światowego Dnia Liczby Pi. Aby odkryć ostateczną teorię wszystkiego, w dużym stopniu będziemy musieli polegać na matematycznym pięknie i spójności. Paulina Bilińska, Telewizja Republika.
Tyle o teorii wszystkiego. Teraz sport. Na początek o ostrym skakaniu na nartach. Rafał Kacprzak, witam dobry serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Właśnie. Spodziewałeś się pytania z mojej strony, a ja spodziewałem się pytania z twojej strony. Konkurs, dzisiaj kwalifikacje do konkursu indywidualnego w Trondheim dzisiaj się odbyły. To ostatnie kwalifikacje do ostatniego konkursu w tym sezonie, jeżeli chodzi o skocznię dużą, bo wiemy, że... Potem już tylko mamuty nas czekają. Tak, tylko mamuty. W ten weekend będzie rywalizacja na Vikersund, za tydzień na Pełnicy. Ryszardzie, zadam to pytanie. Zgadniesz, kto dziś wygrał kwalifikacje do konkursu? Mam pewne podejrzenie, Kamil Stoch. Tak, oczywiście, proszę państwa, Kamil Stoch wygrał dzisiaj kwalifikacje do konkursu. W Trondheim skoczył 140 metrów i zdobył 155,4 punktu. Wyprzedził drugiego Andreasa Sztyrnena o ponad 2 punkty. I tym samym powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej turnieju ROR. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, ósme miejsce właśnie, Dawida Kubackiego. Wtrącę się, jeśli pozwolisz. Wczoraj, po wczorajszym wspaniałym występie w Lillehammer miał ponad 56 punktów przewagi nad Norwegiem Johanssonem. Jak to tak. Aktualnie wygląda? Aktualnie to wygląda tak, że nad Robertem Johanssonem w tej chwili ma już 70 punktów przewagi, nad trzecim Andreasem Sztyrnenem ponad 90 oczek, więc coraz bliżej jest do tego. Oczywiście bez żadnego lekceważenia rywali, ale wydaje mi się, że Kamil teraz może cieszyć się skakaniem. Cieszy się skakaniem. Ma komfortową sytuację. Cieszą się też pozostali Polacy, tak jak wspomniałem, 8 miejsce Dawida Kubackiego, 11 był Maciej Kot, egzekwo 15 miejsce zajęli Stefan Hula i Piotr Żyła, a 25 był Jakub Wony, więc w jutrzejszym konkursie zobaczymy komplet 6 Polaków. No i spodziewamy się tego samego, co w Lillehammer. Być może będzie... Trzymamy mocno kciuki za powtórkę z rozrywki. Tak troszkę tak zastanawiam się, jak... Podjął Polskę w komplecie. Jak określić Kamila Stocha? To jest człowiek z innej galaktyki, z innej planety. Nie przesadzajmy, no, Rafale. Tak, porównując... Rzeczywiście jest tak doskonałej dyspozycji, że w tym momencie wyrasta na absolutnego tytana, jeśli chodzi o rywalizację w skokach narciarskich. Zmieniam dyscyplinę, domyślał się. Teraz piłka nożna, blamaż, kompromitacja, sensacja. Manchester United pożegnał się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Za chwilkę powinniśmy na naszych ekranach zobaczyć skrót z tego spotkania. W pierwszym Czyli spotkaniu, ekipa José Mourinho nie dała rady. Nie dała rady. W pierwszym spotkaniu w Sewilli było 0-0. No i wydawało się, że Manchester City ma prostą drogę do tego, że tak. Awansować dalej. I nastąpiło nagle w drugiej odsłonie 8 minut, które dosłownie wstrząsnęło ekipą Czerwonych Diabłów. 72 minuta Ben Yedder wchodzi na plac gry i w 74. Najpierw otwiera wynik spotkania, a w 78 minucie podwyższa prowadzenie swojego zespołu na 2-0. No i sytuacja samym... Czerwonych Diabłów, jak się nazywa Manchester United, stała się beznadziejna, chociaż trzeba przyznać, że nie składali broni do końca. No nie składali broni, ale powiem szczerze, że nie dziwię się, że Manchester United odpadł z tych rozgrywek, bo w tym dwumeczu po prostu nie pokazał nic, Romelu co by Lukaku mogło jeszcze w końcu dać im awans. Tak, to jest jedyna tak naprawdę najciekawsza akcja Czerwonych to ja się Diabłów wtrącę, z tego dwumeczu. To ja się wtrącę, jeśli to nie muszę głową, że on usprostuje, tylko wolej piękny. Pamiętasz, że przed rozstrzygnięciami 1/8 Ligi Mistrzów. Ja o taką teorię się pokusiłem. Okazało się, że była to całkowicie błędna teoria, że to będzie sezon drużyn angielskich. A teraz okazało się, że tego testu i nie zdał. I Tottenham, i Manchester United. Co ciekawe, Ryszardzie. No i na włosku wisi los Chelsea London dzisiaj. Tak, do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Tutaj jeszcze obrazki ze spotkania AS Romy z Szachtarem Donieck. Roma przegrała w Donieck na Ukrainie pierwsze spotkanie 1-2. Tutaj ale od czego wystarczą... ma Adina Dzeko Bośniaka? Tak. Tak, Roma wystarczyło, że wygrałaby 1-0 i tak też takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Jeszcze na chwilkę wracając do spotkania Manchesteru z Sevillą, na 25 pojedynków, 21 rywalizacji angielsko-hiszpańskich kończyło się na korzyść ekip z Hiszpanii. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o poprzednią rywalizację. Pomyśleć, że wieki temu Anglicy rozbili hiszpańską armadę. Tak, a Sevilla cieszy się z pierwszego w historii ćwierćfinału Ligi Mistrzów. AS Roma awansowała po raz pierwszy od 10 lat do tej samej fazy rozgrywek. Czyli Włosi trzymają się bardzo dobrze, Hiszpanie również. Tak, dzisiaj mamy dwa hiszpańskie, dwa włoskie i dwa angielskie zespoły. Co dzisiaj nas czeka? Dzisiaj czeka nas spotkanie FC Barcelony z Chelsea London na Camp Nou. Barcelona na Camp Nou, proszę Państwa, nie wygrała z Chelsea London od 2005 roku, więc jest... Sporo czasu. Bardzo sporo czasu, 13 lat przeszło, więc tutaj Barca będzie miała się o co bić. W pierwszym spotkaniu wynik 1-1. I sprawa jest otwarta, wydaje tak, się. Tak, Duma Katalonii jest w nieco korzystniejszej sytuacji, ale myślę, że tutaj przy takich Chelsea statystykach powinni bardzo uważać. Ja sobie przypominam kilka tych starć, na które się powołałeś.
kiedy wydawało się, że Barcelona czy bułeczkę z masłem schrupie Chelsea. Nic takiego się nie stało. Ciekaw jestem, jak będzie dzisiaj, bo w pierwszym meczu długimi okresami dominowała Chelsea. Właśnie, Chelsea Londyn nie wykorzystała tu własnego boiska i mogła wygrać to spotkanie. Wiemy, że każde zwycięstwo z FC Barceloną jest na wagę złota. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Może Ryszardzie jeszcze szybciutko tak na konferencję prasową się przeniesiemy. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia trenerzy obu zespołów. Nie chcę robić z tego wielkiego dramatu. Nie mamy na to czasu. Mamy mecz w sobotę. Nie mamy czasu na smutek przez więcej niż 24 godziny. Taka jest piłka nożna. To nie jest koniec świata. Siedziałem na tym krześle jako trener FC Porto, a Manchester United odpadł z rozgrywek. Siedziałem na tym krześle także jako trener Realu Madryt i również Manchester United odpadł z Ligi Mistrzów, więc nie sądzę, by to było coś nowego dla takiego klubu. Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy. To niesamowite, że wygraliśmy tutaj na tym wyjątkowym stadionie. Jestem dumny ze swojego zespołu, z wszystkich moich piłkarzy, a także z kibiców, którzy wspierali nas przez cały mecz. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Sprostujmy tylko, że to nie była konferencja przed tak meczem jest. Barcelony z Chelsea, ale pomeczowa po meczu Manchester United z Sevillą. Jutro powiemy szerzej o tym, jak potoczyły się wypadki na Nou Camp. No i w Stambule Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego potyka się z Beşiktaşem Stambuł. Tu sytuacja wydaje się jasna. To jest rozstrzygnięte tak naprawdę. 5-0 po Monachium, więc musiałoby się wydarzyć coś nieprawdopodobnego, żeby Niemcy odpadli. Nie ma takiej szansy. Dziękuję Ci za dziś. Proszę Państwa, zima się nie poddaję, jak słychać. O szczegółach już za chwilę Ilona Januszewska w prognozie pogody. O 20.00 Adrian Stankowski o tajemnicy zabójstwa Jaroszewiczów. Rozmawiał będzie z pułkownikiem Piotrem Wrońskim, byłym oficerem służb specjalnych. O 21.00 w punkt dziś gościem Katarzyny Gujskiej będzie Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.